Keto Wtorek, odcinek 50. Cześć, z tej strony Joanna Serwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj mamy 50. odcinek, co oznacza, że już prawie rok mówię do Was podczas Keto Wtorków i chyba już nawyk w tym temacie sobie wyrobiłam. I postanowiłam z tej okazji taki grubszy temat podjąć, czyli tłuszcze nasycone. Omówimy 5 rzeczy. Czym tak naprawdę są tłuszcze nasycone? Dlaczego i od kiedy mówi się, że są złe i szkodliwe dla nas? Jakie są najnowsze badania w temacie tłuszczów nasyconych? Kiedy rzeczywiście mogą nam szkodzić i w jakich przypadkach? Oraz numer 5, czyli jakie tłuszcze nasycone ja stosuję na keto i jakie polecam i dlaczego. Zapraszam! Jeżeli zastanawiasz się, czym są tłuszcze nasycone, to najłatwiej po prostu to sprawdzić, czy dany tłuszcz w temperaturze pokojowej jest w stanie stałym. Tłuszcze nasycone mają to do siebie, że są stałe. Czyli na przykład masło, czy wszystkiego rodzaju tłuszcze zwierzęce są w głównej mierze nasycone. Jeżeli mamy tłuste mięsa, typu wołowina, wieprzowina, drób, każde, to w większości będą tam tłuszcze nasycone. Również tłusty nabiał ma w większości tłuszcze nasycone oraz mamy kilka tłuszczów pochodzenia roślinnego, czyli tłuszcz z palmy, z kokosa i również z kakaowca. Tam również głównie znajdziemy tłuszcze nasycone. Jeżeli chodzi o ich budowę chemiczną, nie będziemy się w to jakoś mocno zagłębiać, ale tam w kwasach tłuszczowych nie ma podwójnych wiązań w łańcuchu węglowym. Czyli każdy węgiel ma wodór do pary i to właśnie sprawia, że mają taką strukturę, a nie inną. Możemy je również podzielić na 3 grupy, jeżeli chodzi o ilość atomów węgla w danym tłuszczu. Jeżeli mamy 2 do 5 atomów węgla, to są tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli short chain fatty acids. I te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe możemy w niewielkiej ilości znaleźć w maśle, ale głównie one są wytwarzane przez nasz organizm w naszych jelitach przez dobre bakterie, które fermentują błonnik i dzięki temu właśnie ta wyściółka naszego jelita, naszej odbytnicy jest dobra. Zdrowa? Może bardziej zdrowa. Tłusta. Jeżeli tłuszcz ma od 6 do 12 atomów węgla, to mówimy o średniołańcuchowych kwasach tłuszczowych, medium chain fatty acids, albo MCT. I to już może o czymś Ci mówi. Czym się charakteryzują te tłuszcze? To tym, że są małe objętościowo. Dzięki temu praktycznie od razu trafiają do naszej wątroby i proces trawienia tych tłuszczów jest bardzo szybki. Oznacza to jedno ryzyko, musimy nasz organizm do nich przyzwyczaić. Czyli jeżeli za dużo tych tłuszczów, szczególnie na początku ketoadaptacji, naraz sobie dostarczymy, to może się to skończyć w toalecie biegunką tłuszczową. Natomiast mają one bardzo dobre i bardzo korzystne działanie, ponieważ właśnie przyspieszają ketogenezę, przyspieszają naszą ketoadaptację, dlatego ja bardzo polecam ich stosowanie. One są m.in. w oleju kokosowym, oleju palmowym i właśnie około 50-70% tłuszczu w tych olejach to jest olej MCT, ale można też kupić czysty olej MCT. No i ostatnia grupa to powyżej 13 atomów węgla, czyli długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i tam właśnie większość tłuszczów zwierzęcych się mieści. I skąd ta cała fobia tłuszczowa i dlaczego mówi się wciąż, że kwasy tłuszczowe nasycone są dla nas niezdrowe? Zaczęło się to wszystko w latach 80., jak to zwykle bywa w Stanach Zjednoczonych, kiedy powiedziano, jakby zastosowano ograniczenia tłuszczu w diecie i cały ten low fat miał swój początek, czyli diety niskowotłuszczowe. Tłuszcz zaczęto obarczać ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego głównie, czyli tym, że mamy zawały, choroby serca itd., itd. I miało to swój początek, jakby wiele było punktów zapalnych, ale jeden z nich to był taki pan, który nazywał się Keys, czyli klucze po angielsku. I ten nasz wspaniały pan przeanalizował takie badanie, mogliście o nim słyszeć, pod nazwą badania 7 krajów.
Tylko, co ciekawe, to badanie to nie było badanie 7 krajów, tylko badanie 22 krajów. Natomiast w tych 7 jakby no, statystycznie pokazano, że rzeczywiście jak jest dużo tłuszczu, to zwiększa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast w pozostałych 15 ta korelacja nie została udowodniona. Więc co zrobiono? No po prostu nie zrobiono badania 22 krajów, tylko jak może słyszeliście, 7. A te 15, które zaprzeczyły tej tezie, którą trzeba było dowieść, bo ktoś to badanie opłacił, no to po prostu wywalili, a 7 zostało i właśnie te 7 krajów potwierdziło tą tezę, że tłuszcze nasycone są szkodliwe. Jak się pewnie domyślacie, jest to mocno absurdalne, ale niestety tak często się dzieje. Kolejna sprawa to to, że nauka może się mylić i jakby tak cały ten proces przebiega, że się ciągle uczymy czegoś nowego, tylko warto się do tych naszych błędów przyznać, a często niestety jak są ogólnoświatowe zalecenia, to potem bardzo ciężko się z nich wykręcić. I tutaj przykładem jest iżydrzet, gdzie poszukałam zaleceń dotyczących tłuszczów nasyconych. Sprawa wydaje się prosta, czytamy na stronie iżydrzetu. Powinniśmy ograniczać spożycie tłuszczów nasyconych, ponieważ podnoszą one stężenie cholesterolu w surowicy krwi, a zwiększać spożycie tłuszczów wielonienasyconych. Ta ogólna zasada nadal jest prawdziwa, ale okazuje się, że problem jest trochę bardziej skomplikowany. Wiemy obecnie, jak ważny jest udział tłuszczów jednonienasyconych oraz poznaliśmy znaczenie różnych tłuszczów wielonienasyconych. O tym zaraz Wam powiem, bo jest badanie, które to, co tutaj jest napisane, obala. Natomiast na innej stronie, też na iżydrzecie, napisane jest, konsumpcja tłuszczów w Polsce w ciągu ostatnich 60 lat wzrosła niemal trzykrotnie. Zaraz mi ktoś będzie poprawiał w komentarzu. Z analizy iżydrzet wynika, że w tym czasie znacząco zmieniła się też struktura ich spożycia na korzyść tłuszczów roślinnych kosztem zwierzęcych. Cóż, ja niestety z tym się nie zgadzam, że to jest dobre, więc jeżeli chcecie jakby kierować się zaleceniami iżydrzetu, to raczej polecam z tego mojego kanału nie korzystać. Ale dlaczego Wam tak mówię? Ponieważ na przykład w 2016 roku było badanie, które sprawdziło, co się zmieni, jeżeli ludzie z tłuszczów nasyconych przerzucą się na tłuszcze właśnie nienasycone, czyli głównie omega-6, te, które jak wiemy są dla nas ważne, ale mają też działanie prozapalne. No i wyniki badania pokazały, że wcale ryzyko zgonów z powodu chorób serca się nie zmniejszyło. Więc są to pewne utarte i głoszone wszem i wobec stwierdzenia, natomiast niekoniecznie potwierdzone naukowo. W 2010 roku była dość duża metaanaliza, czyli jakby zebranie bardzo wielu badań epidemiologicznych i podsumowanie tych wyników i połączenie tego w jedną całość. Tam ponad 300 tysięcy osób łącznie zbadano przez okres od 5 do 23 lat, więc przez długi okres czasu. W 2016 roku metaanaliza obejmowała prawie 600 tysięcy osób, więc naprawdę całkiem sporo i obydwie te metaanalizy oraz wiele innych badań na przestrzeni ostatnich lat nie potwierdziły związku pomiędzy wysokim spożyciem tłuszczów nasyconych a chorobami serca. Więc jakby naprawdę bardzo wiele badań już pokazuje, że wcale takiego związku nie ma. A czasem jest nawet wręcz przeciwnie, no ale wciąż ogólne zalecenia są takie, że tłuszcze zwierzęce są B, że tłuszcze nasycone są B. No i pewnie tak jeszcze trochę będzie, chociaż jest światełko w tunelu. W 2017 roku w Stanach zmieniono te obostrzenia, jeżeli chodzi o cholesterol, czyli już powiedziano, że jednak chyba cholesterol nie jest taki zły i można go jeść więcej. No co do tłuszczów nasyconych, to jest też jakby to, że przemysł teraz głównie bazuje na tłuszczach nienasyconych i bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby tak pozostało. Wiecie, o co chodzi. Więc temat jest grubszy, no ale ja Wam mówię, jakie jest moje stanowisko i jakie są najnowsze badania. I właśnie do nich przejdźmy. Według najnowszych badań, i teraz tak, nie bierzcie tego na słowo, poniżej macie również linki do tych badań i też do tych metaanaliz, z których możecie sobie poczytać i przeanalizować, co tam naukowcy i w jaki sposób udowodnili. Udowodnili, że tłuszcze nasycone poprawiają stosunek cholesterolu HDL do LDL. Mówi się często, że HDL to jest ten zły, a LDL to jest ten dobry. I to jest troszkę bzdura, natomiast rzeczywiście zazwyczaj, jeżeli jest jakiś problem u danej osoby z poziomem cholesterolu, jeżeli jest ona chora, no to więcej jest tego HDL-u. Więc tłuszcze nasycone wbrew pozorom wyrównują ten poziom i ten stosunek tych rodzajów HDL-LDL do siebie. On powinien wynosić albo 1:1, albo HDL 2, LDL 1. Spożywając tłuszcze nasycone, zazwyczaj ten stosunek nam się normuje. Druga rzecz
to tłuszcze nasycone mają działanie przeciwzapalne. No a właśnie to te wszystkie choroby cywilizacyjne to są choroby o podłożu zapalnym. Jeżeli mamy stan zapalny w organizmie, on się tli i wreszcie wybucha, zazwyczaj z tego powodu wreszcie kiedyś umrzemy. Natomiast tłuszcze nasycone mają potwierdzone działanie przeciwzapalne. Kolejna sprawa to gęstość naszych kości. Spożycie tłuszczów nasyconych jest związane z wyższą gęstością naszych kości, dlatego ja naprawdę nie wiem dlaczego i nie rozumiem tego, że ciągle mówi się, że osoby starsze powinny ograniczyć spożycie mięsa i ograniczyć spożycie nabiału, no skoro właśnie ta demineralizacja kości następuje i my jesteśmy starsi. Owszem, za dużo białka nie jest dobre, ale również za mało nie jest dobre, szczególnie w starszym wieku. I kolejna sprawa, prozdrowotne działanie tłuszczów nasyconych, potwierdzone badaniami dotyczącymi naszej gospodarki hormonalnej. Na przykład badanie z 2016 roku, które pokazało, że płodność oraz owulacja u kobiet jest wsparta, jeżeli właśnie jest więcej tłuszczów nasyconych w ich diecie. To teraz przejdźmy do tego, kiedy tłuszcze nasycone mogą być złe, bo mogą. Jeżeli wyciągniemy coś z kontekstu, to zawsze, słuchajcie, możemy powiedzieć po prostu wszystko. Tak samo było na przykład z olejem kokosowym i ja wciąż dostaję takie zapytania, na przykład podczas konsultacji, czy na pewno olej kokosowy jest dobry, bo gdzieś przeczytałam artykuł, że jest zły. W 2017 roku był taki sponsorowany artykuł w Stanach, że tłuszcze nasycone są złe, a olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym, więc on jednak jest zły. No i później, słuchajcie, każdy może napisać artykuł w sieci i jest teraz wolność słowa, fantastycznie, ale to często też sprawia, że mamy bardzo dużo bzdur w internecie. No i rzeczywiście zaczęły jak grzyby po deszczu powstawać artykuły, że olej kokosowy jest zły. Również i rzecz zaleca ograniczenie oleju kokosowego tylko dlatego, że jest tłuszczem nasyconym, a tłuszcze nasycone z reguły wciąż są uważane za niekorzystne. Natomiast, jeżeli weźmiemy jakiś tłuszcz nasycony, na przykład niech to będzie stek albo burger, o, zrobimy sobie burgera wołowego i zjemy tego burgera w białej bułce, albo po prostu pójdziemy do budki z kebabem i zjemy takiego burgera, no to niestety może on mieć niekorzystne działanie, ponieważ właśnie połączyliśmy tłuszcz nasycony, który jeszcze dodatkowo przetworzyliśmy, z węglowodanami. I słuchajcie, połączenie tłuszczu nasyconego z węglowodanami prostymi to jest po prostu bomba. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Dlatego dobrze jest, jeżeli na przykład jesteś na keto, to nie jesz węglowodanów. I te tłuszcze nasycone mają korzystne działanie dla siebie. Ale jeżeli jesteś na diecie bardzo wysoko węglowodanowej, to nie radzę Ci dokładać dużych ilości tłuszczów nasyconych, bo zupełnie jakby działanie i tłuszczu, i węglowodanów w naszym organizmie jest inne i połączenie tego, szczególnie w jednym posiłku, nie jest korzystne. Zobaczcie, jeżeli na przykład mamy jajka, one mają fantastyczne działanie, ale jak jajka wsadzimy do ciasta, połączymy z cukrem i z białą mąką, która podnosi nam poziom cukru we krwi, to to rzeczywiście może to wręcz powodować miażdżycę, jedzenie ciasta. Jest tam i tłuszcz nasycony, i węglowodany. Więc tłuszcze nasycone są złe, jeżeli tłuszcze nasycone nie są złe. Natomiast ich działanie może być dla naszego zdrowia niekorzystne, jeżeli połączymy je z węglowodanami, szczególnie prostymi. Czyli na przykład nasz ukochany smalczyk ze skwarkami będzie fantastycznie działał na nas, na przykład na ketoadaptacji, jeżeli go zjemy z ogórkiem kiszonym, ale jeżeli posmarujemy nim pajdy chleba, jak to w Polsce bywa, to niestety nie będzie to dobre rozwiązanie. Kolejna sprawa jest taka, że możemy mieć mięso, bo to zazwyczaj o to się rozchodzi, pyszne, wspaniałe, nieprzetworzone, z dobrego chowu, a możemy mieć mięso bardzo przetworzone. Jeżeli kupisz kawałek, już nawet weźmy tego wieprza, którego już tyle osób po prostu nienawidzi, ale weźmy tą wieprzowinę. Jeżeli kupisz dobrej jakości wieprzowinę i przyrządzisz sobie z niej obiad, a jeżeli kupisz na przykład boczek, który nie wiadomo skąd jest, albo kupisz parówki, które też nie wiadomo skąd są, bo też mogą być dobrej jakości parówki, no to jest problem. Więc to skąd mamy dany rodzaj tłuszczu też ma znaczenie. Kolejna rzecz to w jaki sposób go przyrządzamy. Bo jeżeli na przykład weźmiesz steka i sobie go zgrillujesz i przesmażysz na grillu i on po prostu będzie taki totalnie zrobiony, well done, to tam po pierwsze podczas grillowania na grillu, takim wiecie jak jest sezon grillowy, wytworzy się sporo substancji rakotwórczych, o tym w ogóle jak grillować zdrowo, to chyba zrobię nowy film w najbliższym czasie. I kolejna rzecz jest taka, że im bardziej przetworzymy, czyli im dłużej będziemy poddawać w wysokich temperaturach to mięso, tym bardziej ono będzie niezdrowe. Ponieważ na przykład podczas długotrwałego smażenia wytwarzają się tak zwane związki AGES.
i to z angielskiego nie bez powodu jest tak nazwane, mają działanie przyspieszające starzenie się naszego organizmu i nie są dla nas korzystne. Dlatego jeżeli zrobisz sobie jajecznicę na boczku, tak delikatnie sobie to podsmażysz, jeszcze to żółtko sobie będzie pływać i będzie najlepiej przyswajalne, to ekstra. Ale jak tą samą jajecznicę zrobisz sobie na takim boczku, które będzie spalone ze wszystkich stron, no to już nie będzie zdrowe. Więc tutaj, jak widzicie, tłuszcz nasycony, w zależności od tego, jak sobie go na talerz położymy, może mieć korzystne albo niekorzystne działanie. I jest jeszcze czynnik genetyczny, o którym warto wiedzieć, szczególnie jeżeli się decydujemy na dietę ketogeniczną. Jest taki gen ApoE. Jeżeli mamy mutację tego genu ApoE4, która się bardzo rzadko zdarza, no ale jednak się zdarza, to wtedy przy spożyciu tłuszczów nasyconych będzie nam mocno rósł poziom cholesterolu we krwi. Więc albo sobie można zrobić dość drogie jeszcze badania genetyczne, albo po prostu zbadać sobie poziom cholesterolu przed ketoadaptacją i jakieś 4 miesiące po ketoadaptacji, żeby zobaczyć, czy ten problem nas dotyczy, i wtedy albo rezygnujemy z keto, albo po prostu przechodzimy bardziej na takie keto śródziemnomorskie, gdzie są głównie większe ilości tłuszcze nienasycone. No i moi drodzy, na koniec, jakie rodzaje tłuszczów nasyconych polecam Wam na keto? Mięso dobrej jakości będzie bardzo dobrym źródłem tłuszczu i również wartości odżywczych, które właśnie w tym tłuszczu są. Również nabiał, tłusty nabiał też będzie ekstra, pod warunkiem, że nie mamy nietolerancji na ten nabiał. Więc jeżeli mamy dobrego źródła śmietany, ja wiem teraz, że zazwyczaj tą śmietanę kupujemy po prostu w sklepie i ona jest produktem przetworzonym, więc po prostu nie jest tak, że śmietana Cię zabija, ale jeżeli będziesz jakby robił sobie codziennie po prostu śmietanę 30 do kawy, nie wiadomo skąd ta śmietana jest, no to nie polecam takiej diety. Ja też moim pacjentom daję w jadłospisach śmietanę i nie każdy może od rolnika albo od swojej krowy tam tą śmietanę po prostu najpierw ściągnąć mleko, a potem ją zrobić, ale chodzi o to, jak często spożywamy dane produkty. Poza tym ja polecam Wam tłuszcz zwierzęcy, ponieważ na nim się bardzo fajnie smaży. Smalec jest naprawdę ekstra, szczególnie smalec gęsi. Ma najwięcej jakby wartości odżywczych oraz nie jest taki intensywny w smaku i w zapachu. I po prostu nie będzie Wam śmierdział smalcem, smalec gęsi. Jeżeli jesteście na to przyczuleni, bo niektórzy to w ogóle uwielbiają smalec. No i jajka oczywiście również jak najbardziej są dobrym źródłem tłuszczu. A przechodząc do tłuszczów roślinnych, tutaj się zatrzymamy chwilkę nad tym, kokos i palma jak najbardziej, czyli olej kokosowy i wszystkie pochodne, czyli pasty kokosowe, masła kokosowe, jak najbardziej możemy stosować i nie bójmy się oleju kokosowego w naszej diecie. Ma on też działanie przeciwzapalne. Olej palmowy też jest dobry, tylko tutaj musimy szczególnie zwrócić uwagę, żeby on był ograniczony i z dobrego pochodzenia, ponieważ czasem ten proces produkcji może pozostawiać wiele do życzenia, więc po prostu patrzmy na etykietę, jeśli chodzi o palmę. Ona jest zazwyczaj trochę tańsza niż kokos. No i olej MCT. Olej MCT, słuchajcie, jest fantastyczny na keto i praktycznie wszyscy moi podopieczni go suplementują, ponieważ nie dość, że on jest w ogóle bez smaku, więc nie ma problemu, na przykład jak ktoś nie lubi kokosa, to on przyspiesza właśnie ketoadaptację, ponieważ od razu trafia do naszej wątroby i jest zamieniany wręcz w ciała ketonowe. Kolejna sprawa jest taka, że ma działanie dzięki temu też odchudzające i jak chcemy dodatkowo szybciej chudnąć, to również on suma summarum może nam w tym pomóc. Również pod kątem sportowym warto go stosować, ponieważ przez to, że jest świetnym źródłem energii, to czy około treningowo, czy w ogóle w diecie sportowców na dietach niskowęglowodanowych ten olej MCT się bardzo fajnie sprawdza. I na koniec jeszcze kakaowiec. Kakao jak najbardziej jest dozwolone na keto. I słuchajcie, to jest ten absurd właśnie, że zazwyczaj na przykład kupicie kakao zwykłe w sklepie, albo nawet gorzką czekoladę kupicie taką, wiecie, 85, 90, to ona będzie tam napisane, że to jest odtłuszczone. W tym tłuszczu było najwięcej wartości odżywczych. Na keto to w ogóle o ten tłuszcz nam chodzi. No a większość producentów odtłuszcza kakao, czyli zabiera to, co z niego najlepsze. Ale spokojnie, możemy kupić właśnie takie kakao, tak zwane raw, kakao organiczne. Ono będzie troszkę droższe, ale to nie są jakieś ilości ogromne, że my tego kakao tyle jemy. Więc po prostu, jeżeli kupujecie kakao czy gorzką czekoladę, to zwracajcie uwagę na to, żeby to nie był produkt odtłuszczony. Mam nadzieję, że temat tłuszczów nasyconych troszeczkę Wam wyjaśniłam i jeżeli ktoś się wciąż boi tłuszczów, to boi się może po obejrzeniu tego filmu trochę mniej. Natomiast za tydzień powiem Wam o najlepszych i
według mnie najgorszych źródłach tłuszczów na keto. Także trochę jeszcze w temacie tłuszczyku sobie zostaniemy. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!